Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w... Immortals Phoenix Rising! To się nawet fajnie zgrało, bo kliknąłem byle co, nie patrzę na to co wciskam. Lecimy do Jamy Tartaru odzyskać esencję Hefajstosa. Ciekawe, czy cały odcinek na to zejdzie, czy może uda się to ogarnąć szybciej. Phoenix felt a chill in the air of the vault that was more than cold. Ah, sorry, that's my new cologne. It's by Porius, the North Wind. I know, he's my cousin. Oh, and he didn't even hook you up. Ice cold. Yes, what a sucker. I wonder if I could use that to help me get around. Oh, para w kuźni. Para z kuźni przynosi lekkie przedmioty wpływa na szybowanie twojej postaci. Wypuść strzałę w dźwignię. O, dobra. Rozumiem, że strzelę tu i zmieniam kierunek wiatru, bo idę czytałem do końca. Yep. Nice! Okay. W górę, do przodu. W górę, potka. Do przodu, potka, potka. O tak. Nie mogę, nie ma tak łatwo, przecież te podki się nie odnawiają z prędkością światła. I teraz czekaj, to co teraz? Ja cały czas tego szybuję, nie lecę dalej. Co się stało? Serio, co się stało? Nie zauważyłem. Aha, dobra, nieważne. Jezu, tu jest zwykłe przejście. Proszę, czasami wystarczy po prostu rzucić okiem. No i teraz do góry, tutaj. W górę, do przodu, w górę, potka, cyk. Aha, okej. Okay. Dalej nie, no to co teraz? Znowu w tym miejscu. Bo raczej nie mam strzelić w co... Nie mam tego cofnąć, nie? O, a może? No, a dobra, chyba jednak mam. No, teraz tutaj w górę. Ja, dobra. Tutaj w górę. Tu obracamy i lecę normalnie. No, czasami warto pomyśleć. Mother, no! I can change! I'll be the son you want! O, wymiennik węgla. Umieść kawał drewna w wymienniku węgla i uruchom go, aby zamienić drewno w węgiel. Okej. Okay. Gdzie jest to drewno w takim razie? Ale tam było gadu-gadu z tym. Znaczy, jakaś sytuacja z Herą tam pewnie była przed chwilą.
Halo, gdzie drewno? Let the fires be extinguished. Czemu mają wygasnąć? Wręcz właśnie nie powinny wygasnąć. Szukam cały czas tego drewna, nie? Ale... Czemu tego nie mogę podnieść? No ale skam! Postaw. Po co się z tym szarpać, jak można to zrobić szybciej? O wiele szybciej. Let Typhon take us. Undo the cruelty we have wreaked. Okej. Nie, czekaj, teraz to mogę zrzucić te swoje, tego mojego klona i on to powinien zablokować. Teraz tutaj otwieramy. No to mi troszkę nie wyszło. Aha, z jakiegoś powodu to nie wystarczyło. Kurde, zły guzik. Dobra, jeszcze to raz. Przesuwaj mi to wszystko. Tu otwieramy. To zabieramy. Stawiamy tutaj. Zmieniamy kierunek. Spróbuj to sobą teraz zatrzymać. Nawet, że działa. Teraz znowu zmieniamy kierunek wiatru. No, jest okej. Ktoś chyba mnie zaś bierze. Okej. Czy tu będzie gdzieś ten węgiel, czy... Proszę, proszę. Ares, how could you? I trusted you. A to wiem akurat, o co teraz chodzi. O tą zdradę. Aresa, znaczy Aresa. O to, że Ares nie zdradził, Boże.
że Afrodyta zdradziła Hefajstosa z Aresem. No dobra, to mi trochę nie wyszło. Jeszcze raz. Z opóźnieniem muszę to aktywować. Au. Teraz ten. Z tobą zrobić. A, oczywiście odwrócić po prostu kierunek wiatru. Okej, okay, to jest aż zbyt oczywiste. Okej, okay, nie wiem po co jest ta opcja resetu, ale okej. Okay. Stawimy sobie kamyczek. Aha. Okej, okay, teraz to sobie poleciało. No tak, żeby to oczywiście poleciało z powrotem, to muszę otworzyć z tej strony. Nie. Stój w miejscu. Dokładnie tak. Okej, okay, i teraz zmień kierunek wiatru. Przepchać to. I cyk. Okej, mamy. Mamy nasze drewno. Steropis! Prontis! I trusted you! Z Brontasem już nie walczyliśmy? To nie był jeden z przybocznych? Ale dostałem Konga. Dobra, tam szliśmy, czyli. Z tym się musimy cofnąć. Tutaj jest tak silne powietrze, że nawet nie ma jak ten. Że nawet nie ma jak ten. Normalnie szybować. Nawet nie mogę przyspieszać tego szybowania. Nawet pewnie nurkować nie mogę. Come on, poważnie. What the? Just as you had packaged the torments of the world. To so kindly give to humanity. Phoenix would trap Hephaestus's torments inside Pandora's box. His suffering, his torture inspirations. My kid's an artist, what can I say? Strife, the darkest emotion that plagued Hephaestus, was trapped safely again in Pandora's box. Strife? So his wife doesn't love him and he was forced into exile for years. That's not so bad. I'm married to Hera. A wy
ciekaw, czy coś powie a propos tego, że właśnie jest żonaty z Herą. I proszę, nie zawiodłeś mnie, Jezu, Hefajstosie, Zeusie, nie zawiodłeś mnie. Dobra, tu się niestety nie jestem w stanie cofnąć. Nie w normalny sposób w każdym razie. Gdzie jestem teraz? Aż tutaj? Myślę, że nawet znalazłem gdzieś jakiś checkpoint albo coś. Dobra, no to szybko wracamy. I muszę teraz niańczyć wielkiej ku... Co jest? A. Nice. Okej, czyli muszę jeszcze obrócić kierunek wiatru. Bo on jakimś cudem też się zresetował. No kurde, prawie. Raz, dwa, hop. Dobra. Lecimy, lecimy. Śpimy. Teraz chyba najgorsze, co mogłoby się stać, to jakbym przypadkiem wcisnął, żeby to się właśnie tam pojawiło. To jest chyba najgorsze, co by się teraz mogło wydarzyć. Cyk. Afryko. No tak. Jak walka z niczym walka z wiatrakami. Dobra, na wszelki wypadek tu sobie aktywuję checkpoint. I okej, mamy jedną miejscówkę. I to już nie jest do wykorzystania po raz drugi. To spróbujmy teraz z tej strony. A, to jest gdzieś tam na górze, o kurde. Czyli tam na razie nie pójdziemy. Tutaj. Zobaczmy. Take my past. Set me free. A teraz mówi przekonany Hefajstos o gadce z Tyfonem, czy w momencie, w którym Tyfon odbierał mu tę przeszłość, bo teraz nie czaję. Ej, to się nazywa idealny przelot. Nawet nie wiedziałem, że będą jakieś przeszkody. I proszę. Lucky. Ale jeszcze nie Luke. Znaczy jeszcze i prędzej raczej nie będę. W ogóle. No. Można? Można. Dobra, i co mi to dało w sumie? Jak tak patrzę, to nic. Jedno wielkie nic. Chyba, że tam masz dolecieć. Jak w to strzelę, bo to ma tylko dwa kierunki, nie? No, jest przód i tył. Czy tam lewo, prawo. Ale nie ma innego, jak nie ma, no zależy jak się stoi, nie? Ale nie da się tego inaczej ustawić. Ale kurde, ten prąd powietrza jest tak silny, że mnie to nie wypycha praktycznie z mojej pozycji aktualnej. Please,
Let me come home. I'll do anything. Anything. Okej, to nie pamiętam z mitologii takiej opcji. W sensie wiem, że albo Zeus, albo Hera zrzucili Hefajstosa z Olimpu i to może jakby być traktowane jako to wygnanie, ale... No nie! Seriously! A tak było bliziutko, no! Tak bliziutko! Dobra. Z której strony? Teraz pod wiatr oczywiście leciałem, więc było trudniej. Teraz to jest... Tak, tak, to jest tutaj, gdzie... To jest cały czas tutaj. Niech się zregeneruje wytrzymałość. Na wszelki wypadek. Dobra. Teraz tam. Kurde, nawet się nie odzywam, po prostu chłonę tylko magię tego miejsca, nie? Już też wyczekuję jakichś nowych pogaduszek. A, chyba muszę to wykorzystać, żeby lecieć wyżej. Okej, nie spodziewałem się, że mi to aż tak wystrzeli na powrót. Szybko odpoczywaj. I w górę. I w górę. I w górę. Tutaj co? Tutaj to samo, ale tu jeszcze muszę najpierw zmienić kierunek wiatru. Bo inaczej bym nie doleciał. Tutaj. Co, też kierunek wiatru muszę zmienić, czy... Nie wiem, tu zmieniłem kierunek wiatru, to byłoby bez sensu. A tutaj są te chmury, które mi zabierają wytrzymałość. A, dobra. Muszę tak lecieć, żeby je omijać. Myślałem, że to jest, wiecie, cały taki obszar do przodu, jak lecę, ale na szczęście nie. Tutaj pusto. Znowu zmiana kierunku wiatru. Checkpoint. I kolejna zagadka. 23 minuty już minęły. O, jest węgiel. Znaczy wróć, jest drewno, które mogę przerobić na węgiel. Zmienimy kierunek, żeby to tak nie uciekało. Cholerne komary. I co teraz? No nie, nie mogę tego zrzucić, bo idiotyczne. Mogę to tutaj przetransportować. A, czy to jest katapulta? Nawet by pasowało. Zobaczmy. Okej. Okay. No, katapulta albo podwyższenie. Ale w sumie jak tak patrzę, to nie potrzebuję. Ja bym to stąd zrzucił, to by chyba wystarczyło. Gdzie wieje wiatr? W dobrą stronę. A nie, to jest ob... A nie, to obniżenie! To jest winta w dół! A nie katapulta, okej. Okay. Ciemność widzę.
No, tak wyszło, Hefajstosie. Niestety. Ale że jeszcze nic mnie nie zaatakowało, to jestem aż zdziwiony. Dobra. Do środeczka. I palimy. Drugi z czterech. Okej, okay, była właśnie. Rozpacz. Look at Hephaestus. Someone like him, he should have just settled. He's the one who held Hera hostage, demanding Aphrodite's hand. I knew she would never touch him. She would be safe and unavailable. It was perfect. So I agreed. He brought despair on himself. Its heft was heavy, as was Phoenix's worry. By retrieving these dark memories and returning them to Hephaestus, was she dooming him to misery? The question haunted her as she continued. No nie wiem, czy to jest skazanie go na cierpienie, no. Hephaestus ma, że tak powiem, wpisane to w swój życiorys. Co tutaj się znajduje? Bo jakby tutaj zaczynaliśmy, no ale... Okej, okay, dobra. Po prostu byłem ślepy. Na starcie był węgiel. Był węgiel, Boże. Było drewno, które mogłem tu wrzucić. Po prostu go nie zauważyłem. Te, ono tu. Chodź, 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 chodź. Okej, numer 3 w takim razie. Jak się dostać do tego ostatniego? Co teraz? The malice inflicted upon Hephaestus emerged. The forges are lit. The air should be strong enough to carry me up now. Malice? What malice? Hephaestus had it easy. Well, you threw him off Mount Olympus. His mother rejected him. The gods mocked him. No one invited him to dinner. Or if they did, they'd change plans at the last minute. I'm busy, Prometheus. It happens. Mother! Father! Please stop! I'll behave! I promise! To jest czasówka na wejście, czy...? A nie, tu na wciśnięcie. Teraz tutaj. To był mocny strzał, że akurat żebym się w tym kierunku, ale na szczęście dobrze wyczułem. Stół. O, dobra, wyrobiłem się. Tak, to chyba było po prostu, żeby przejść dalej. Proszę, Aphrodite. Just talk to me. Niestety czasami dla kobiety nawet porozmawiać to już jest za dużo. Zwłaszcza dla kobiety o takim charakterze jak Aphrodite.
Holy boy, co my tu mamy? Rozjuszony polifem! Chyba nie. Chyba nie możemy. No dawaj. Ładujemy. Ciekawe, czy to jest taka jedna po prostu walka, czy będzie to miało kilka jakieś fazy swoje. Nie wchodzą mi w ogóle uniki. O! Proszę, akurat jak o tym wspomniałem, to jeden wszedł. Okej, to tyle. Co? To był ostatni strażnik? Znaczy ostatni, jedyny w sumie strażnik tego miejsca. I co mamy tutaj? Vengeance seed, as did the rage that comes with it. You see, for every misdeed you put upon him, Hephaestus let his rage burn, channeling it into a force for good, his many creations. Life was never going to be easy for the boy. I was trying to make him strong. I didn't realize how much I hurt him. Malice, strife, despair and vengeance merged and together became Hephaestus's locked away essence made whole. A co, puszkę zostawimy w tej czeluści, czy jak? Czy zabierzemy ze sobą? Nie proszę, udało się od razu ogarnąć całą czeluść. To jeszcze myślę, zmerdżujemy Hephaestusa z jego esencją w tym odcinku. Phoenix hoped Hephaestus was at the Hall of the Gods. No ja w sumie też liczę, że on jest w siedzibie bogów. Bo jak nie, to problem. Bo nie mam bladego pojęcia, gdzie mogły być teraz, jak nie tam. No chyba, że w tej swojej jaskini obok tego posągu. Esencja Hephaestusa, ta dymiąca i wulkaniczna postać czystej mocy tworzenia, może przywrócić Hephaestusowi jego dawną postać. Wróci jego prawdziwą postać. No i zostanie mi tylko Gai Kleosa i wszystko, co związane z Afrodytą. Boże, z Ateną. Ale zanim pójdziemy tutaj szukać Ateny, to polecimy sobie tu i sprawdzimy tą czeluść za cztery te medaliony. A właśnie, jeszcze musimy pogadać z Aresem, żeby zakończyć całkowicie tego questa. No. Siedzibę bogów, proszę. O. Wreszcie udało się namierzyć.
gigantic lady? I say this is all over. We commission you to restore the Golden Isle to its former glory. But with more paintings! Another appreciator? Things are really coming up mean lately. Cheap, hideous art splayed across the once beautiful land. I shall call the project Get Rid of My Husband, or G-R-O-M-H for short. I'm still working. You have to come up with something short and snappy that people can chant. Nieładnie, Afrodyto, niemiło. Phoenix, my dear, it seems you finally come across my husband, Hephaestus. Don't tell him, but when Typhon transformed him, I loved the new look. Yeah, he went from Greek god to geek god. Very industrial chic. Szanuję za grę słów. Greek, geek. I'm not even going to be alive in a couple millennia. Everyone will be there. And you? You'll fit. Ja, serio, tutaj też? Myślałem, że tylko w Hogwarcie mam takie durne akcje. Tutaj też się widzę. Dialogi potrafią zgliczować. I killed the Spartoi soldiers like you asked. Consider yourself vengeance. Ah, excellent. I mean, excellent. I was a chicken for too long. Oh, the nightmares. I looted the armor off them too. The pieces were broken, but I fixed them up at the forge. Hephaestus's forge? First time it was operated by an artist with actual skill. Thanks, I think. It's hard to see the compliment through the shade. A good warrior needs great armor. Swords don't mess around. Okej, okay, to było jedno, ale to była zmodyfikowana wersja. W sensie, bo ja już słyszałem najpierw wersję, że on nas nakierował sam do tej kuźni. Myślałem, że akurat z tym nie będzie gadki. Let Typhon try to take from me again. He'll have to learn to live with no teeth. But let him try. Okej, okay, widzę, on nie ma na Hephaestusa żadnego dialogu. No to cóż. Oddajmy ziomeczkowi jego esencję, czyli w sumie jego ja. You're here. When I came out of the vault, I thought something happened. Something's always happening. Something bad. How did you get here? I might have helped. You made my winged helmet and sandals. I saved you and brought you here. So, you know, we're even. He thinks we met before. Just play along. Yeah! Your sandals! I'm glad you like your sandals! Oh, I tried. Did you find his essence? You sure you're ready for this? Nothing bad has ever happened ever. Why would it start now? W sensie, on teraz pewnie... Hermes chciał pewnie grać w stylu, że... Wiecie, żeby Hephaestus zapomniał o jakimś długu pewnie, czy coś tam. Ale niestety, ten Hephaestus to nie prawdziwy Hephaestus. Father of invention, lend me your sword, your spear, your arrow. Transform the darkness to light our way. Siema. Jak grzmotnie! Pięknie. Szczerze, teraz powinny być tańsze te... W kuźni powinno być taniej za upgrade'y. A chociaż jeden powinien być tańszy. Taka, wiecie, jedna razówka. Old friend. You okay, big guy? I remember. Everything. Give it time. There's one thing I still don't understand. With no memory, how did you leave clues leading to Typhon's vault? Not Typhon's. Mine. I suffered so long, I was so tired. Before Typhon came,
I used Pandora's box many times to trap my inner torments in that vault. I had a system. I created the clues so I could find my way back. Typhon found me defenseless. I let that monster turn me into one of my automatons. I even enjoyed it. Because automatons feel nothing at all. But your clues, you should have been able to retrieve your own essence. Steropis and Brontis, my assistants, double-crossed me. They took the first clue, the one directing me to light the forge fires, and burned it. No, there's nothing more evil than irony. In doing so, they made sure my prison was permanent. They were corrupted by Typhon. I found one and made him pay, but I'll make sure to find the other. Good. They stole armor I'd been forging. Consider it yours. And speaking of payment, I at least owe you. Ostatnie błogosławieństwo Hefajstosa. You're going to need it for what we must do next. We're going to steal something. Oh, yes! To protect Hope from the clumsiness and sorrow of mortals. Zeus hid its fragile form somewhere near my forge. There, behind the locked door, Hope waits. We must release it. If we're talking heist, I'm interested. I hid the key in the northeast of the forge lands, in a shrine. Let me guess, under the mat? The best place to hide something. But even if I can steal the key and find the hidden chamber near the forge, how do we release Hope? Together. That box is now ready for its task. May the light of a thousand forges guide your way. Okej, mamy questa od Hefajstosa. Przyjaciele z kuźni. Nawet dwa. I wieczna nadzieja. Ciekawe, w sumie nie, nawet nie wiem, którego ja z tych przybocznych zabiłem. Czy Brontesa, czy tego, tego drugiego. No ale został jeden. Zobaczmy, dobra. Błogosławieństwo oczywiście do odznaczenia. Questy, questy. O, tutaj. Tu, czy... A nie, nie, przy to, dobra, nie. To cały czas tutaj stoi. A nie, dobra. Brontesa zabiłem. I Steropes, zwany Błyskawicą, został. Tu się gdzieś schował, ale że ja go tu serio nie znalazłem wcześniej, to jest może zdziwiony. I tutaj jest zdobądź klucz z Olimpu. Okej. Okay. Huh. To może na koniec jeszcze zajmijmy się tym ziomkiem? To chyba nie powinno być nic trudnego. Nawet się tutaj przeniosę do tego smoka, bo to jest o wiele bliżej. Lecimy wierzchem w takim razie. To jest skrzynka. To jest chyba skrzynka nocna. No dobra, jak już się wbiłem. Jak się już wbiłem w walkę. No kurde, ty durny kundlu! Serio, on tego podskokiem tak zwyczajnie uniknął? Nie ma. Okej, może jednak jest.
Kurczę, nienawidzę chyba... Jak na razie Hekaton Hejże to są najbardziej znienawidzeni przeze mnie przeciwnicy tego. Zaraz po automatona. Okej, skrzynka jest do otwarcia. Odłamek północy, proszę. To mi akurat do questa jest potrzebne. Do questa z tej tablicy od Hermesa. Leć tak, kuniu. Biegniemy. Jeszcze jedna walka. Te pewnie też dość wymagająca mnie czeka. O, siedzi sobie już jakiś cyklop. I to będzie ten cały steropes. Tak, przeboczny steropes. Gdzie, wiem, stero czy styro wcześniej? Chyba stero. Phoenix came upon Steropes, once guardian of the automatons, now reduced to a sentinel of Typhon. Fuks! Znowu pobudziłem guziki. No, ta walka nie potrwa długo. Już. Nawet się nie zdarzyła pojawić na czas informacja, że to jest legendarny przeciwnik. Ale za trudny też to on nie był. Czy w ogóle z cyklopami się ciężko nie walczy? Jak na razie najbardziej irytujące są automatony. Przez to, jak się zakopują w ziemi. Super! Znowu! Znowu się zacięło! Jak ja tego nienawidzę! Skrzydła gorącego ognia. Sprawdźmy, jak wyglądają. Nawet fajnie. Na razie w nich sobie pobiegamy. Bo już też jakiś czas skrzydeł nie zmieniałem. Dobra. A, jeszcze coś wypadło? Czy to... A nie, to jest odłamek północy. Jak to wygląda mapa? W taki sposób... No to co? W kolejnym odcinku zajmiemy się jeszcze tą misją. Jeszcze na akwedukty bliżej przeniosę. No a później, myślę, jeśli styknie czasu, a prawie na pewno go wystarczy, to zajmiemy się jeszcze wątkiem Ateny. Tak więc ode mnie, póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!